30 stycznia wspominamy błogosławioną Marię Bolognesi, mistyczkę. Maria urodziła się 21 października 1924 roku w Bosaro w północno-wschodniej części Włoch. Była nieślubnym dzieckiem. Wychowywała ją babcia i to ona nauczyła ją pierwszych modlitw. Gdy Maria miała 5 lat, jej matka wyszła za mąż, a ojczym nadał jej swoje nazwisko Bolognesi. Było to bardzo trudne małżeństwo. Maria była świadkiem znęcania się ojczyma nad jej matką, a w domu była taka bieda, że czasem przez kilka dni była głodna. Matka Marii była nerwowa, bluźniła i złorzeczyła swoim dzieciom. Maria tylko przez 2 lata chodziła do szkoły. Nie mogła się dłużej uczyć, gdyż musiała opiekować się młodszym rodzeństwem i pomagać w domu. Od najwcześniejszych lat była bardzo pobożna. W wieku kilkunastu lat podjęła pracę jako gospodyni na probostwie. Przez całe swoje życie ciężko pracowała, najczęściej najmowała się do pracy w gospodarstwach rolnych i tam zarabiała na utrzymanie, jednak z tego powodu często musiała zmieniać miejsce zamieszkania. Potrafiła wykonywać różne prace. Od 19 roku życia codziennie opiekowała się dziećmi ze wsi, gdy wszyscy rodzice szli do pracy w polu. Dzieci pod jej opieką uczyły się różnych potrzebnych w życiu umiejętności. Maria odwiedzała też chorych w ich domach czy w szpitalach, a gdy była taka potrzeba, czuwała przy nich nocami. Czasem nawet żebrała na potrzebne dla nich lekarstwa czy żywność. Podejmowała różne prace charytatywne, mimo że sama od dzieciństwa cierpiała na wiele różnych chorób. W młodości Maria doświadczyła też tajemniczego opętania diabelskiego. Podejrzewano u niej chorobę psychiczną, jednak lekarze stwierdzili, że jest zdrowa. To doświadczenie trwało około 10 lat, a ostatni raz szatan dręczył ją w 1949 roku. Gdy miała 18 lat, pierwszy raz objawił się jej Pan Jezus. Między innymi prosił ją o pokutę i obiecał, że jej matka przestanie bluźnić, nawróci się i będzie dobrą kobietą. Objawienia te trwały do końca życia i ona też do końca życia, na ile tylko zdrowie jej na to pozwalało, służyła chorym, opuszczonym, pocieszała tych, którzy szukali u niej rady. Maria zmarła na atak serca 30 stycznia 1980 roku w wieku 56 lat. Została beatyfikowana 7 września 2013 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.